Niestety, zbliżając się do zaparkowanych aut należących do rodziny Petelickich, kobieta zauważyła swojego męża leżącego w kałuży krwi z raną postrzałową głowy. Petelicki odebrał sobie życie akurat w tak zwanym martwym punkcie. Pomimo tego, iż na broni, z której zastrzelił się Petelicki, nie wykryto jakichkolwiek świeżych odcisków palców, to wykryto je za to na rowerze, który stał zaparkowany tuż obok miejsca odnalezienia ciała. Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo często, gdy jakaś osoba odbiera sobie samodzielnie życie, mówi się, że to niemożliwe. Ludzie zastanawiają się, jak to jest realne, skoro ten człowiek na przykład zawsze był wesoły, uśmiechnięty i. Pozytywnie nastawiony do przyszłości. No ale niestety, w rzeczywistości samobójcy czasami nie pokazują tego, jak cierpią i tłumią emocje w sobie, aż przestają sobie z nimi radzić i wtedy podejmują decyzję o ostatecznym kroku, jakim jest targnięcie się na własne życie. I w takich momentach w pierwszej kolejności następuje niedowierzanie bliskich, a wręcz wyparcie i twierdzenie, iż ta osoba by tego nie zrobiła. Zazwyczaj dopiero później przychodzi moment refleksji, gdy ci bliscy łączą puzzle i dostrzegają, że rzeczywiście ten ktoś miał jakieś powody do tak przerażającego posunięcia. Jednakże istnieją też sprawy, w których za ostateczną przyjętą wersję, tą mówiącą, że ktoś samodzielnie odebrał sobie życie, ale pomimo tego niewyjaśnionych wątpliwości pozostało tak dużo, że spora część opinii publicznej po prostu w oficjalną narrację nie wierzy. Jedną z takich spraw jest śmierć bohatera dzisiejszego odcinka, czyli pana generała Sławomira Petelickiego, gdzie znaków zapytania do Koła jego rzekomego samobójstwa jest naprawdę wiele, przez co niektórzy uważają, iż Padł on ofiarą zbrodni. Oczywiście, jak zawsze obiektywnie, przedstawię w tym materiale argumenty, zarówno prokuratury, jak i argumenty ludzi wierzących w zabójstwo, abyście na końcu mogli sobie wyrobić własne zdanie. Zanim przejdę do odcinka, przypomnę tylko, że jeżeli chcesz pomóc w rozwoju mojego kanału, to zostaw kciuka w górę dla zasięgu oraz subskrypcję i dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Ponadto, mój rozwój można wspierać także finansowo na zrzutce lub patronajcie. Linki wyświetlą się właśnie tego. Teraz na ekranie, ale znajdziecie je także w opisie pod tym filmem. A jeżeli ktoś ma ochotę podyskutować ze mną o treści tego materiału, to jak zawsze po premierze odcinka będę dostępny do waszej dyspozycji na stronie temat.pl. Link wyświetli się właśnie teraz na waszych ekranach, ale znajdziecie go również w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Tymczasem zapraszam już do posłuchania głównego tematu tego odcinka. Aby rzetelnie opowiedzieć historię generała Sławomira Petelickiego, to dzisiejszy podcast muszę rozpocząć od szczegółowego wyjaśnienia Kim był jego ojciec, jest to bardzo istotne, ponieważ ten człowiek miał olbrzymi wpływ zarówno na ścieżkę zawodową swojego syna, jak i jego osobowość. Mirosław Petelicki przyszedł na świat w 1916 roku na terenie obwodu wołyńskiego. Konkretnie to we wsi o nazwie Nieświcz. Gdy miał 21 lat, powołano go do obowiązkowej służby wojskowej. Rok później ukończył szkołę podchorążych broni pancernych w Modlinie, uzyskując stopień starszego sierżanta podchorążego. W 1939 roku, gdy nastąpił wybuch II wojny światowej, Mirosław Petelicki trafił do 2. Batalionu Broni Pancernej w Przemyślu, a kolejno walczył w kampanii wrześniowej, podczas której poważnie został zraniony w nogę oraz rękę. Ponadto Rosjanie pojmali go do niewoli. Wydostał się z niej dzięki temu, że znał język rosyjski i zdołał się zakolegować z jednym z żołnierzy Armii Czerwonej. Mężczyzna ten pomógł mu w ucieczce. Co ciekawe, pan Mirosław Petelicki jakiś czas później Później rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole w rodzimym nieświczu i to jest pierwszy znak zapytania dotyczący jego osoby. Był to okres okupacji sowieckiej. Polscy nauczyciele byli wtedy zastępowani przez nauczycieli rosyjskich oraz ukraińskich. I nagle nauczycielem w nieświczu został żołnierz Wojska Polskiego, który był synem polskiego podoficera i jeszcze miał na koncie ucieczkę z niewoli. Jak do tego doszło, możemy się tylko zastanawiać. W 1943 roku Petelicki wstąpił do komunistycznej partyzantki, był członkiem i oficerem sztabu. Sztabu brygady spadochronowej Grunwald i uczestniczył w akcjach wymierzonych. Przeciwko polskiemu podziemiu zbrojnemu. Co też kluczowe, według zeznań porucznika Jana Szewczaka był żołnierzem zamieszanym w morderstwo trzech Żydów. Rzekomo to właśnie Mirosław Petelicki wydał rozkaz, aby rozstrzelać w lesie przypadkowo napotkanych mężczyzn pochodzenia żydowskiego, którzy wyszli ze swoich kryjówek, gdy usłyszeli, że w okolicach wylądowali spadochroniarze z brygady Grunwald. Chcieli po prostu do nich dołączyć, a zostali z zimną krwią zabici. Tak jeszcze z ciekawostek dotyczących Petelickiego brał on udział w akcji, podczas której wraz z 35 żołnierzami zrobił zasadzkę na kąpiących się w rzece 200 SS-manów. Na skutek tych działań około 100 z nich straciło życie. Po zakończeniu wojny pan Mirosław został wicedyrektorem Departamentu Wojskowego w Ministerstwie Leśnictwa oraz pracował też w wywiadzie wojskowym. Był człowiekiem cenionym i lubianym przez PRL-owską Służbę Bezpieczeństwa. Chociażby przez to, że często zabierał wysoko postawionych komunistów na polowania. Było to spowodowane tym, że posiadał olbrzymią wprawę w posługiwaniu się bronią, gdyż zajmował się strzelectwem sportowym na naprawdę wysokim poziomie. Uzyskał chociażby srebrny medal na Mistrzostwach Europy w tzw. trapie drużynowym, a także i był wielokrotnym mistrzem Polski właśnie w strzelectwie. Jeżeli chodzi o życie prywatne Mirosława Petelickiego, to był on w małżeństwie z sekretarką szefa departamentu, Uzbrojenia Wojska Polskiego w Ministerstwie Obrony Narodowej. Kobieta miała na imię Hanna i według słów jej bliskich należała do osób ciepłych, opiekuńczych oraz rodzinnych. Para doczekała się dwóch synów: młodszy z nich miał na imię Janusz. A starszy rzecz jasna, Sławomir, i to do jego tematu pozwolę sobie właśnie teraz przejść. Bohater dzisiejszego odcinka urodził się 13 września 1946 roku. Swoje wczesne dzieciństwo spędził na warszawskim Mokotowie. Można powiedzieć, że od najmłodszych lat był on typem chuligana. Często wdawał się w podwórkowe bójki oraz zawsze otaczał się kolegami, nad którymi chciał mieć władzę. Po prostu był takim samcem alfa w swoim środowisku. Sławomirowi imponowała, siła oraz imponowała mu waleczność. Bez wątpienia właśnie te cechy odziedziczył po swoim ojcu. Tak samo jak odziedziczył po nim zamiłowanie do militariów. Gdy był jeszcze dzieckiem uwielbiał rysować pistolety, noże czy jakieś łuki. Poza tym trenował w warunkach domowych rzucanie nożami, a za tarczę służyła należąca do jego mamy deska do prasowania, Podobno był w tym rzucaniu nimi naprawdę niezły. Petelicki ukończył szóste liceum ogólnokształcące w Warszawie, a następnie uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Co niezwykle ciekawe, przez to, że był typem ulicznika i obracał się w niezbyt ciekawym towarzystwie, to jego praca magisterska dotyczyła tak zwanego grypsowania oraz symboliki tatuaży więziennych. Te prace pomogli mu napisać jego koledzy chuligani, współświadka przestępczego. Sławomir poszedł na prawo, ponieważ było to marzenie jego ojca. Jak żartobliwie stwierdził w jednym z udzielonych wywiadów, taki kierunek był mu nawet na rękę, ponieważ nie było na nim egzaminów z matematyki. Jeżeli chodzi o słabości Petelickiego, to na pewno jedną z nich był sen. Miał on tak ogromny problem z budzeniem się we wczesnych godzinach porannych, że gdy jeździł z rodzicami i bratem na wakacje do ośrodka wojskowego w Juracie, to nigdy nie wstawał na śniadania i trzeba było mu je przynosić do łóżka. Przez zabawną anegdotą z tym związaną podzielił się kiedyś jego brat w książce Ostatni samuraj, rozmowy o generale Sławomirze Petelickim. Powiedział on, że Kiedyś wracamy ze stołówki do naszego domu i z daleka widzimy, że wokół niego stoi tłum ludzi. Meble powystawiane. Okazało się, że pękła rura i domek zalało. Wszystko z niego wynieśli, ze Sławkiem w łóżku włącznie. Ustawili je pod sosną. Nawet nie drgnął. Później, jak już sytuacja została opanowana, mama poprosiła, żeby go śpiącego wnieśli z powrotem. Tak. W tym okresie Sławek nie był czujny. No ale dobrze, myślę, że tym humorystycznym akcentem warto przejść do ścieżki zawodowej bohatera odcinka. W czasach, gdy był on młodym chłopakiem i chodził jeszcze do szkoły, poznał na swojej drodze Michała Komara. Dzisiaj ten człowiek jest scenarzystą, pisarzem, publicystą oraz zastępcą przewodniczącego Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. No i to właśnie Michał Komar, zauważając jak agresywny i twardy jest Petelicki, powiedział mu, że powinien tą swoją osobowość przekuć w coś dobrego, na przykład zostając komandosem. Ten pomysł Sławomirowi tak zapatł w pamięci i tak mu się spodobał, że później wszystkim powtarzał, iż on kiedyś tym komandosem rzeczywiście zostanie. Pomimo tego, że zgodnie z wolą swojego ojca, Petelicki poszedł na studia prawnicze, to i tak ciągnęło go do pracy, w której mógłby wykorzystywać swoją siłę i charakter. Chociażby przez jakiś czas był zatrudniony w klubie muzycznym Hybrydy. Stał w nim na bramce. Oprócz tego w swoich młodzieńczych latach zajmował się myciem szyb w fabrykach, rozładowywał też peweksowskie wagony czy handlował walutą w Bułgarii. Generalnie wtedy jeszcze nic nie wskazywało na to, że w przyszłości stanie się on tak ważną osobą. No a jednak. W 1969 roku, czyli jeszcze przed ukończeniem studiów, Sławomir został zatrudniony jako funkcjonariusz wywiadu w pierwszym departamencie MSW. Rzecz jasna, był to oddział PRL-owskiej służby bezpieczeństwa. To, jak Petelicki po tym przyjęciu tam szybko awansował na coraz wyższe stanowiska, doskonale świadczy o tym, że najpewniej miały na to wpływ koneksje jego ojca. Niemalże od razu po zakończeniu przez niego edukacji wysłano go najpierw do Wietnamu, a później do Chin, gdzie pełnił służbę w placówkach dyplomatycznych. Niezwykle ciekawy był jednak rok 1973, ponieważ wtedy Petelicki został przeniesiony do Nowego Jorku i tam miał się zajmować inwigilowaniem środowisk polonijnych, czyli mówiąc prościej, prowadził działania przeciwko polskiej emigracji. W kręgu jego zainteresowań znajdowały się z jednej strony takie osoby jak Zbigniew Brzeziński, czyli polsko-amerykański politolog, profesor nauk politycznych, geostrateg a przede wszystkim doradca aż trzech prezydentów Stanów Zjednoczonych. No, a z drugiej strony, bohater odcinka też inwigilował chociażby Jerzego Mroczkowskiego, czyli polskiego pływaka. Petelicki wrócił do naszego kraju w 1978 roku i wtedy zajął się zwalczaniem ośrodków opozycyjnych, zarówno w Polsce, jak i poza nią. Pracował w wydziale 11 Departamentu I i w 1980 roku stał się zastępcą naczelnika właśnie tego wydziału. Trzy lata później Petelickiego skierowano do placówki polskiego wywiadu w Sztokholmie. I tam zajmował się głównie inwigilowaniem emigracji Solidarnościowej. Ponownie pan Sławomir do Polski powrócił w 1988, a rok później, dokładnie to we wrześniu 1989, został on zastępcą naczelnika w Wydziale Kontrwywiadu Zagranicznego. No, ale właśnie to było przecież mniej więcej 3 miesiące przed formalnym końcem PRL-u. Następowała transformacja ustrojowa. Każdy, kto chciał pracować w jakichkolwiek nowo powołanych służbach, musiał w teorii przejść pozytywną weryfikację przez elity solidarnościowe. W praktyce jednak dzisiaj już wiemy, że była to po części fikcja, ponieważ tą weryfikacją nierzadko zajmowali się agenci PRL-owskiego aparatu bezpieczeństwa i dzięki temu, na przykład, negatywnie zaopiniowali, SBC trafiali później do pracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Wspominam o tym, ponieważ gdyby w przypadku Petelickiego weryfikacja przebiegała uczciwie, to zostałby on bez cienia wątpliwości oceniony negatywnie. Bo przypominam, ponad 20 lat służył dla Polski Ludowej, pracując w departamentach związanych ze Służbą Bezpieczeństwa i jako tajny agent inwigilował emigrację solidarnościową. No ale jednak, jakimś cudem bohater odcinka uzyskał opinię pozytywną. Szykując ten materiał, natrafiłem na takie twierdzenia, że po prostu miał dużo szczęścia, ale ja jednak bardziej skłaniałbym się ku teorii, że tym szczęściem był przede wszystkim jego ojciec, który pracował na wysokich stanowiskach i miał olbrzymie koneksje, czego dowodem była chociażby nieuzasadniona dynamiczna kariera jego syna, ale, oczywiście, to jest tylko moje domniemywanie. Pójdźmy więc dalej. W 1990 roku Petelicki przedstawił pomysł, aby utworzyć jednostkę wojskową do zadań specjalnych, zbliżoną do amerykańskiej grupy Delta Force. Według jego wizji mieli w niej służyć doskonale wyszkoleni komandosi wyposażeni w jak najlepszy sprzęt, a do ich priorytetowych zadań miało należeć ochranianie placówek dyplomatycznych oraz ratowanie polskich obywateli w razie takiej potrzeby. Z ciekawostek przeczytam teraz wspomnienie generała dotyczące tego, w jaki sposób po raz pierwszy przedstawił swój pomysł utworzenia tejże jednostki. Poszedłem do wysokich funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, którzy wszystko o mnie wiedzieli, a jednocześnie miał Pewność, że wobec obecnych i dających się przewidzieć zagrożeń, projekt odpowiada potrzebom bezpieczeństwa państwa. No i rzeczywiście odpowiadał, ponieważ 13 lipca 1990 roku formacja, której pomysłodawcą był Petelicki, została utworzona pod nazwą Jednostka Wojskowa 2305. Potocznie nazwano ją Grom. Została ona uruchomiona w odpowiedzi na postrzelenie przez terrorystów dwojga Polaków w Bejrucie. W rzeczywistości nie do końca był to autorski pomysł Petelickiego, ponieważ jako pierwszy koncepcję stworzenia specjalistycznego ośrodka szkolenia antyterrorystów opracował generał Edwin Rozubirski. Jednakże, faktycznie to sugestia pana Sławomira przyczyniła się do uruchomienia gromu, i nie kto inny, jak właśnie on, był pierwszym dowódcą tejże jednostki. Która dzisiaj jest już bez wątpienia legendarna. Obecnie do jej głównych zadań należą takie czynności jak operacje wojskowe inne niż wojna, sprawne, bezpieczne i szybkie ewakuowanie osób z rejonów objętych walkami czy niepokojami społecznymi, odbijanie zakładników poza granicami kraju na potencjalnie wrogim terytorium, fizyczne zwalczanie terrorystów, ewakuacja personelu z zagrożonych terenów, obiektów i tym podobne, Bojowe akcje ratowniczo-poszukiwawcze, np. Ewakuacja lotników zastrzelonych nad terytorium przeciwnika akcje bezpośrednie sabotaż dywersja zasadzki. Pan generał Sławomir Petelicki dowodził jednostką do roku 1995. Następnie został odwołany przez koordynatora do spraw służb specjalnych Janusza Pałubickiego ponieważ komisja MSWiA wykryła nieprawidłowości w Gromie związane z zakupami sprzętu, ale te zarzuty zostały później wycofane. Po, brzydko mówiąc, wyrzuceniu z jednostki, Petelicki stał się pełnomocnikiem premiera Włodzimierza Cimoszewicza do walki z przestępczością zorganizowaną. Pod koniec 1997 roku znowu powrócił na okres dwóch lat do dowodzenia Gromem i w 1999 przeszedł na wojskową emeryturę. Gdybyś Mieli w tym momencie podsumować ścieżkę zawodową generała, to na pewno musielibyśmy podkreślić, że jego droga od samego początku była ściśle związana ze światem polityki oraz służb, rzecz jasna, najpierw tych PRL-owskich. W mediach bohatera odcinka nierzadko określano mianem resortowego dziecka i myślę, że takie określenie jest niezwykle trafne, ponieważ Petelicki oczywiście był żołnierzem wybitnym i tego odbierać mu nie można. Ale fundamenty niesamowitego sukcesu zostały najpewniej postawione przez koneksję jego ojca. I późniejsza drabinka na szczyty również rosła wraz z różnymi znajomościami oraz układami. O czym doskonale świadczył fakt, chociażby pozytywnej weryfikacji po zakończeniu PRL-u. Aczkolwiek podkreślam, to nie zmienia tego, że w swoim fachu Petelicki był prawdziwym specjalistą oraz przede wszystkim był olbrzymim patriotą, który niezależnie od poglądów kochał Polskę i chciał, aby żyło się tutaj jak najbezpiecznie. Po przejściu na emeryturę wojskową, pan Sławomir otworzył firmę zajmującą się usługą sługami i doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zasiadał też w Radzie Nadzorczej Biotonu, czyli przedsiębiorstwa, które zajmowało się produkcją leków i dziwnym trafem zostało założone w 1989 roku, czyli akurat gdy komunizm dobiegał końca. Podobnie zresztą jak Pol Aqua, czyli ogromna firma budowlana zajmująca się niezwykle drogimi inwestycjami. Przedsiębiorstwo utworzono w 1990 roku, a w 2009 w radzie nadzorczej tejże spółki pojawił się nie kto inny jak Petelicki. Myślę, że starczy już tego skupiania się na drodze zawodowej założyciela Gromu, i według mnie to doskonały moment, aby przejść do niezwykle ważnego momentu w tej całej historii. Dlaczego nie kupiono tych samolotów? Dlaczego tym starym samolotem. Leciała delegacja do Smoleńska. Dlaczego w taki sposób? Dlaczego nie kilkoma samolotami? 10 kwietnia 2010 roku doszło do katastrofy smoleńskiej. Błędy, które zostały popełnione podczas organizacji lotu, niesamowicie mocno wstrząsnęły generałem. Pomimo tego, że dotychczas popierał on Platformę Obywatelską i był skłócony z wieloma politykami prawa i sprawiedliwości, to po tej tragedii zaczął publicznie wypowiadać się, jakoby przyczyną katastrofy były zaniedbania rządu Donalda Tuska. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, generał należał do zespołu ekspertów niezależnych, którzy przygotowali raport, dlaczego musiało dojść do katastrofy smoleńskiej. Ponadto domagał się on, aby w śledztwo dotyczące Smoleńska zostało zaangażowane chociażby NATO. I my powinniśmy jako od 10 lat członek NATO, zwrócić się natychmiast do NATO o pomoc. No ale pan Tusk porozmawiał w cztery oczy z panem premierem Putinem, bez tłumaczy i podobno zabronił. Pod, powinien to wyjaśnić. No i co ważne, to właśnie generał Petelicki ujawnił, że gdy doszło do katastrofy samolotu, to rzekomo politycy z PO dostali SMS-a z instrukcją dotyczącą tego, co mają mówić mediom. Podsumowując, po wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku, twórca Gromu, człowiek posiadający olbrzymią wiedzę na temat tajnych informacji dotyczących Polski, nagle zaczął publicznie sprzeciwiać się władzy. Mówił, że jego patriotyzm i uczciwość nie pozwalają mu milczeć. Kontrowersyjne wypowiedzi generała coraz częściej pojawiały się w mediach i były coraz ostrzejsze. Oczywiście, bez wątpienia dla rządu taka sytuacja nie była korzystna, ponieważ Petelicki był przecież dla wielu ludzi autorytetem, a swoje zdanie zawsze potrafił poprzeć jakimiś argumentami. Nic więc dziwnego, że jego samobójcza śmierć wywołała w społeczeństwie szereg spekulacji dotyczących tego, czy, aby na pewno, do zgonu generała nie przyczyniły się osoby trzecie. Aby to przeanalizować, musimy przenieść się do 16 czerwca 2012 roku. Odbywały się wtedy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a Polska grała tego dnia mecz. Z na stadionie we Wrocławiu. Był on niezwykle ważny, ponieważ to od niego zależało, czy wyjdziemy z grupy. Pomimo tego, iż nasza reprezentacja rozgrywała spotkanie na Dolnym Śląsku, to Warszawa była wypełniona kibicami, którzy mieli zamiar wspólnie oglądać mecz na specjalnie przygotowanych telebimach. Według szacowań tamtego dnia przez Plac Defilat przewinęło się ponad 160 tysięcy osób. Na ulicach więc panował olbrzymi chaos, a co za tym idzie, konieczne były wzmożone patrole służb. Można powiedzieć, że dosłownie cała Polska skupiona była na meczu Polska-Czechy. Generał Sławomir Petelicki miał zamiar również ten mecz oglądać, ponieważ był olbrzymim fanem piłki nożnej. Niespełna 6 godzin przed rozpoczęciem spotkania żona pana Sławomira, czyli Agnieszka Petelicka, poprosiła swojego męża, aby udał się do podziemnego garażu po zgrzewkę wody. Zgodnie z prośbą, generał opuścił mieszkanie, wsiadł do windy i zjechał do garażu, co uchwyciła kamera. Z kwestii istotnych, na zapisach z monitoringu, było widać, że Petelicki nienaturalnie trzymał rękę na pasie, jakby. Posiadał pod koszulką jakiś przedmiot. Niepodważalnie mógł tam mieć pistolet. Z racji, że generał długo nie wracał i nie odbierał telefonu, to jego zaniepokojona żona poszła zobaczyć, czy nadal przebywa on w garażu. Na pierwszy rzut oka nie było go tam, więc kobieta wróciła po chwili do mieszkania. Przez prawie trzy godziny pani Agnieszka czekała na swojego ukochanego, jednocześnie próbując się dowiedzieć, czy ktoś gdzieś przez przypadek go nie widział. Po upływie tego czasu żona generała po raz kolejny postanowiła sprawdzić, Garaż. Tym razem bardziej szczegółowo. Niestety, zbliżając się do zaparkowanych aut należących do rodziny Petelickich, kobieta zauważyła swojego męża leżącego w kałuży krwi z raną postrzałową głowy. Rzecz jasna, nie było żadnych szans na jakikolwiek ratunek życia pana Sławomira. Na pierwszy rzut oka wszystko wskazywało na to, że twórca gromu odebrał sobie życie samodzielnie, strzelając z własnej broni prosto w skroń. Ta wersja w późniejszym czasie została również przyjęta za oficjalną, co było powodem zakończenia śledztwa. Uznano, że do tak desperackiego posunięcia zmotywował generała fakt, iż przez swoje kontrowersyjne wypowiedzi dotyczące katastrofy smoleńskiej, coraz rzadziej był zapraszany do mediów i rzekomo, według śledczych, nie mógł sobie poradzić z tym, że wzbudzał coraz mniejsze zainteresowanie swoją osobą. Ponadto miał też mieć problemy w biznesach, którymi się zajmował. Problem jednak w tym, że rzeczywiście. Jego zarobki nie były już tak imponujące jak w przeszłości, aczkolwiek pieniędzy i tak mu na nic nie brakowało. Wspominałem wcześniej, że znaków zapytania dookoła tego samobójstwa pojawiło się wiele, i teraz postaram się wymienić te najistotniejsze z nich. Zacznę może od tego, że były minister obrony, a zarazem przyjaciel Petelickiego, Romuald Szeremietiew. Po jego śmierci opublikował oświadczenie, w którym poinformował, że czuje się świetnie i nie ma zamiaru odbierać sobie życia. Miał być to rzecz jasna znak, że po pierwsze, nie wierzy on w samobójstwo generała, a po drugie, że czuje obawy, iż jemu również może coś złego się stać. Jakby tego było mało, ten człowiek poinformował publicznie, że jakiś czas wcześniej dowiedział się o tym, iż ktoś planuje skutecznie uciszyć ludzi, którzy zaczęli ujawniać zbyt dużo niekorzystnych dla władzy informacji. Wśród tych osób miał być m.in. petelicki. Co ciekawe, te informacje potwierdził później również prezes PISU Jarosław. Kaczyński. Oczywiście tutaj ktoś może powiedzieć, że przecież to mogła być zagrywka polityczna z jego strony. Tylko, że Kaczyński rzeczywiście ujawnił nazwisko osoby, od której uzyskał kilka miesięcy wcześniej te niepokojące doniesienia. Ale to zbyt wiele nie wniosło, bo ta wskazana osoba też słyszała o tym z jakichś plotek i tak naprawdę nie udało się dotrzeć do człowieka, który jako pierwszy rozprzestrzenił informację dotyczącą rzekomej listy niewygodnych osób do wyeliminowania. W internecie krąży też od wielu lat legenda, jakoby bohater odcinka w jednym z udzielonych wywiadów przed swoją śmiercią powiedział, że jeżeli kiedyś ludzie usłyszą o jego samobójstwie, to znaczy, że ktoś go dopadł. Niestety, wywiad, w którym miał te słowa niby wypowiedzieć, nie jest dostępny w internecie. Wszystkie źródła rzekomo do niego przekierowujące nie działają, więc ciężko obecnie zweryfikować, czy rzeczywiście padło takie stwierdzenie. Monitoring zamontowany w garażu podziemnym nie zarejestrował, aby w dniu śmierci generała kręcił się tam ktoś podejrzany ktoś, kto teoretycznie mógłby go skrzywdzić. Jednakże, pomimo tych zamontowanych kamer, Petelicki odebrał sobie życie akurat w tak zwanym martwym punkcie. Czyli w miejscu, którego kamery nie obejmowały. Naturalnie więc w przestrzeni publicznej od razu pojawiły się pytania, czy przez przypadek ktoś nie mógł się tam na niego zaczaić. W teorii nie, ponieważ obiekt był monitorowany. Jednakże w praktyce, znając dokładny zakres rejestrowania obrazu przez kamery, możliwe byłoby dosłownie wszystko. Aczkolwiek tutaj warto uczciwie się zastanowić, czy przez przypadek rzeczywiście Petelicki nie miał argumentów, by targnąć się na własne życie. Jego żona twierdziła, że kilka dni przed swoją śmiercią Sławomir mówił coś o odejściu z honorem. Sprawiał wrażenie mężczyzny coraz bardziej w cudzysłowie wypalonego. Nieustannie miał aspiracje, aby robić wielkie rzeczy, ale jego czas bycia na świeczniku pomału mijał i coraz ciężej szło mu spełnianie swoich własnych oczekiwań wobec samego siebie. Zestawiając te wiedzy z tym, że generał 16 czerwca 2012 roku zjeżdżał do garażu podziemnego, trzymając najpewniej pod koszulką pistolet, moglibyśmy więc mieć z pozoru pewność, co dokładnie się stało. Moglibyśmy jedynie zastanawiać się nad przyczynami tak desperackiego posunięcia, bo przecież ta chęć samobójstwa mogła wyniknąć zarówno z wypalenia życiowego, jak i równie dobrze mogła też wyniknąć przez czyjś nacisk. Ktoś mógł na przykład dać do zrozumienia generałowi, że jeżeli nie zniknie z tego świata, to stanie się krzywda chociażby komuś z jego bliskich. Zresztą w takim kierunku było nawet prowadzone śledztwo w tej sprawie. I pomimo tego, że właśnie moglibyśmy mieć pewność, że mamy do czynienia ze sprawą zero-jedynkową, to pojawiło się kilka faktów, przez które spora część społeczeństwa twierdzi, że tej pewności mieć nie możemy. Oczywiście tutaj powinienem zacząć od tego, że generał odebrał sobie życie akurat w punkcie, którego nie obejmowały kamery, i też powinienem wspomnieć o tej legendzie o liście ludzi niewygodnych, ale o tym już mówiłem, więc przejdę od razu do kwestii pistoletu, z którego zastrzelił się Petelicki. Niezwykle zadziwiający jest fakt, że nie wykryto na nim żadnych świeżych odcisków palców. Wyglądało to tak, jakby używając pistoletu miał na dłoni założoną jakąś rękawiczkę. Problem jednak w tym, że jej nie miał, a przeprowadzone ekspertyzy jasno wykazały, iż na tym konkretnym modelu broni powinno zostać co najmniej kilka odbić linii papilarnych. Zaistniałą sytuację próbowano tłumaczyć tym, że pistolet mógł być pokryty jakimś smarem lub inną tłustą substancją, która stworzyła izolację pomiędzy palcami a bronią, jednakże było to tylko gdybanie ekspertów, ponieważ nigdy oficjalnie nie potwierdzono tego, że Rzeczywiście broń była czymś pokryta. Gdy w 2012 roku media obiegły doniesienia dotyczące śmierci Petelickiego, twierdzono, że zginął on od strzałów z broni palnej oraz informowano, że na jego ciele wykryto rany powstałe od pocisków z pistoletu. Ciągle używano liczby mnogiej. Mówiono wtedy także o świadku, który słyszał dwa strzały. Później jednak ta narracja uległa zmianie, i według akt śledztwa nie było żadnego świadka, który by usłyszał jakikolwiek wystrzał. Zaznaczę tylko, że garaż znajdował się pod budynkiem zamieszkałym przez kilkadziesiąt osób, a na pistolecie nie było zamontowanego żadnego tumika. W umorzeniu śledztwa prokuratura podkreśliła, że na monitoringu w godzinach potencjalnej śmierci generała nie uchwycono nikogo poza nim oraz jego żoną, która zjechała do garażu, aby go poszukać. Te ustalenia jednak sprzeczne są z tym, że w aktach sprawy widnieją zeznania sąsiada, który zarówno wjeżdżał wtedy do garażu swoim autem, jak i z niego po godzinie wyjeżdżał. Mężczyzna ten na przesłuchaniu wyznał, że wyjeżdżając z niego miał dziwne wrażenie, jakby z autami Petelickich ktoś kucał. No i pewnie Was nie zaskoczę, ale jak to najczęściej bywa przy takich tajemniczych zgonach, do śmierci Sławomira Petelickiego doszło w sobotę, a sekcja zwłok została przeprowadzona do Dopiero w poniedziałek, bo zakłady medycyny sądowej weekendy mają wolne. To jeszcze nie wszystko, bowiem pomimo tego, iż na broni, z której zastrzelił się Petelicki, nie wykryto jakichkolwiek świeżych odcisków palców, to wykryto je za to na rowerze, który stał zaparkowany tuż obok miejsca odnalezienia ciała. Oczywiście, do kogo te odciski należały, nie ustalono. Jeżeli chodzi o kwestię, że generał Petelicki, wychodząc z mieszkania, zabrał ze sobą broń, to okazało się, że ten fakt też wcale nie jest jednoznaczny z tym, iż chciał on się zabić. Według ludzi z jego bliskiego otoczenia, pan Sławomir do garażu brał ten pistolet już od dłuższego czasu, mówiąc, że jeżeli ktoś chciałby go dorwać, to mógłby tego dokonać właśnie w tym podziemnym garażu. Koniecznie dajcie znać, kochani, jakie macie zdanie na temat śmierci pana generała Sławomira Petelickiego. Napiszcie, czy wierzycie w wersję oficjalną, czy może bardziej przekonuje was teoria, jakoby generał został przez kogoś skutecznie na zawsze uciszony. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie ze mną podyskutować, o treści tego odcinka, to po premierze materiału będę do Waszej dyspozycji na stronie temat.pl. Link znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Dziękuję także wszystkim osobom wspierającym mnie na Zrzutce lub Patronajcie. Do usłyszenia niebawem.